Siema, tajko za kanał Koza Sport, witam was w kolejnym odcinku od zera do chwały na moim kanale. No i dzisiejszy odcinek będzie troszkę takim odcinkiem łączonym, ponieważ na początku zaprezentuję wam moje ostatnie, to nieszczęsne spotkanie w lidze trzeciej, no, któreś mogło dać mi albo utrzymanie w tej lidze, albo spadek do ligi czwartej. No a potem zajmiemy się squad building challenge'ami. Tak więc mam nadzieję, że takie połączenie wam się spodoba. Jeśli tak, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę. Gdybyście przebili 2500 łapek, będzie im bardzo miło. Zapraszam również do subskrypcji mojego kanału, bo już to 100 tysięcy jest coraz bliżej. Już naprawdę nie mogę się doczekać. Więc jeśli jeszcze nie subskrybujecie, to będzie mi bardzo miło. Tutaj na ekranach widzicie oczywiście mój skład, którym przeszedłem do tego spotkania. Nie miałem zamiaru robić żadnych zmian przed tym meczem. Tutaj naprawdę nie było miejsca na eksperymenty, no bo mimo, że spadek do czwartej ligi, no nic nam nie robił, to po prostu już żygać mi się chce, jakbym miał myśleć o tym, że po raz kolejny muszę grać i to nie przyniesie nam żadnego progresu, bo po raz kolejny będziemy w tym samym miejscu. No i skład mojego przeciwnika naprawdę wyglądał nieźle. Z przodu Karim Benzema, William z lewej strony, Nani. Obrona całkiem solidna, ale kiedy spojrzałem na ten środek pola, pomyślałem sobie, że bardzo ofensywnie to wygląda i rzeczywiście ofensywnie było od samego początku, bo w 10 minucie Batland musiał interweniować i jeszcze miał mój rywal rzut rożny, co możecie zobaczyć tutaj. Na szczęście piłka uderzyła w boczną siatkę, ale tak jak mówię, ten środek pola dawał ogromną przewagę mi, bo rzeczywiście ja miałem zdecydowanie lepszych zawodników, zdecydowanie silniejszych, bardziej uzdolnionych też jeśli chodzi o defensywę i to mi dawało przewagę. No a poza tym skład rywala pomagał mi zdobywać gole, co mogliście zobaczyć w tym momencie. Gerard Piqué stwierdził, że no, Sadio Mane nie trafi, więc może mu pomoże. No i piłka wpada do bramki mojego przeciwnika. Niestety po rozpoczęciu drugiej połowy troszeczkę się rozkojarzyłem, no i popełniłem błąd w defensywie. Tutaj widzieliście, źle się przełączyłem, wyszedłem jednym zawodnikiem, no i przeciwnik to wykorzystał. Miałem 1-1. No i nie byłem zadowolony z tego powodu, przyznam szczerze, że ręce mi się całe trzęsły, bo kiedy myślałem naprawdę o tym, że ten powrót do Ligi Czwartej miałby zaraz nastąpić, nie podobało mi się to. No i troszeczkę było niedokładności w tych moich akcjach, ale na szczęście udało mi się przechwycić teraz piłkę w środku pola, potem świetna akcja Mane i Eriksena, potem jeszcze podanie do Musy, no i mieliśmy 2-1, ale cały czas wcisnąłem mojego rywala, nie przychodziłem na defensywne ani nic, cały czas byłem na attacking, bo wiedziałem, że jedno bramkowe prowadzenie to żadne prowadzenie i chciałem jak najszybciej zdobyć drugiego gola. No i tu Ogbonna przejmuje piłkę przed naszym polem karnym, podanie do Eriksena, po raz kolejny zawodnik Tottenhamu wypuszcza, tym razem Sadio Mane, ten nie będzie podawał do Musy, tylko skończy samemu tę akcję. No i mieliśmy już dwubramkowe prowadzenie w 75 minucie, zeszło ze mnie ciśnienie wtedy całkowicie, zeszło ciśnienie z Sadio Mane, który pokazał, że jest w stanie wytrzymać tego typu sytuacje. No ale cały czas szukałem jeszcze jednej bramki, żeby być już na pewno pewnym tego, że to spotkanie wygra. Poza tym mój przeciwnik całkowicie się posypał w obronie, przeszedł na ultra ofensywny chyba, no i po prostu atakowanie było czystą przyjemnością. Niestety tam się to nie powiodło, ale N'Golo Kante przejmuje piłkę, podanie do Musy. Tutaj fartowne jest to, że Valencia dostał jeszcze tą piłkę, potem już Eriksen, pewne wykończenie i mieliśmy 3 bramkowe prowadzenie, co oznaczało jedno, już nieważne co by się stało poza rozłączeniem. No nic nie mogło sprawić, że nie awansujemy, nie zostaniemy w tej lidze. Tutaj jeszcze Isco popisał się naprawdę bardzo ładnym uderzeniem, no ale to był koniec tego meczu. Zostajemy w lidze trzeciej, naprawdę ogromny kamień z serca mi spadł, bo teraz ten czas, który musiałbym poświęcić na podobny powrót, będę mógł poświęcić na to, żeby spróbować awansować do ligi drugiej i to już będzie naprawdę bliziutko tych, mam nadzieję, regularnych awansów do FUT Champions. Tu jeszcze możecie zobaczyć statystyki tego spotkania, które było dosyć wyrównane do pewnego momentu, potem ja zacząłem przeważać, jak było widać, no i to co najważniejsze, mój fatalny bilans ligowy, no ale to 12 punktów, które dało nam utrzymanie, no i przy okazji 6000 monet, które bardzo chętnie przygarnąłem. No a teraz czas na squad building challenge. No, tak więc teraz dużo spokojniejszy mogę przejść do squad building challenge'ów. Słuchajcie, zrobimy je troszeczkę inaczej niż do tej pory, ponieważ oczywiście zaprezentuję wam już te zespoły, które mam przygotowane. Jednak nie będziemy tym razem robili całych tych challenge'y, tylko zabierzemy się za poszczególne składowe. I na przykład w Market Matchups zrobimy sobie ten, który zawiera Ligę Koreańską oraz ten, który zawiera derby północnego Londynu. Nie będę się skupiał na Porto i Benfice oraz na tym argentyńskim, chyba że wypadną nam zawodnicy z tych klubów, bo po prostu moim zdaniem jakoś strasznie się ich nie opłaca, bo te paczki,
no nie są najlepsze, może ta Gold Players Pack, ale poza tym na przykład za ten challenge dostajemy paczkę za 5000, więc nie jest ona najlepsza, więc te dwa challenge zrobię, bo mogę to zrobić naprawdę niedużym kosztem i nawet jeśli nam coś nie wypadnie, zabierzemy się jeszcze za jedną składową challenge'u z Overmarsa, ale na razie skupmy się na tym, więc przejdźmy sobie do ligi koreańskiej, którą robię tylko i wyłącznie dlatego, że trafiłem tych dwóch zawodników w paczkach, z czego wydaje mi się, że... są oni nawet, tak jest, jeden jest niesprzedawalny i drugi jest niesprzedawalny. Tak więc ten challenge tak czy siak opłaca mi się zrobić, bo po prostu z tych gości nie wycisnę żadnego profitu. Jeśli chodzi o resztę składu, tu wam zaprezentuję, ile musiałem dać za danego zawodnika. 200 monet, dalej przechodząc 200, tam był jeden z paczki. Przepraszam, jechałem po ławce rezerwowych. Ok, teraz będzie dobrze. Tutaj mamy środkowego obrońcę, pierwszy właściciel za 200 monet zawodnik, potem 200 monet, pierwszy właściciel, 400 monet, nasza największa chyba inwestycja, kolejny 400 monet, 200 monet i potem już mamy ławkę rezerwowych, więc jak widzicie w zasadzie nie są to żadne pieniądze, a możemy sobie odebrać paczkę, więc ile tutaj było? 2000 monet? Nie liczyłem nawet dokładnie, a i tak mamy jedną paczkę do odebrania. No i przechodzimy sobie do challenge'u ze Spurs, który miał troszeczkę więcej nas, znaczy który kosztuje po prostu troszeczkę więcej, bo tu musi mieć samych złotych zawodników. I tak, ja Trippiera kupiłem za prawdopodobnie bardzo okazyjną w tym momencie cenę 600 monet. Zobaczmy sobie, ile Anglik kosztuje w tym momencie. Trippier według Foodbina w tym momencie kosztuje 1400 monet, ja go kupiłem za jedyne 600. Tak więc tu ogromny profit. Wanyama sprzedawałem chyba za 1400 czy coś takiego, teraz jest, a ja go kupiłem za 700. No i tu miałem jak najtaniej wysnajpionych zawodników, takich jak Zaha, takich jak Kone, no i takich jak Gradel czy Jardel, nie wiem jak to się czyta. No i mam jeszcze Sigurdsona, którego mam jako pierwszy właściciel. Mimo że ta karta nie wygląda źle, to wiem, że go prawdopodobnie ani razu nie użyję, a że nam pasuje do tego z challenge'u, to czemu by go nie wykorzystać? Dalej mam jeszcze Francisa Coquelin, za którego nie zapłaciłem nic, bo wypadł mi z paczki. No i mam Kirana Gibbsa, którego ja miałem kupionego za 2000, teraz chodzi po około 5000, ale i tak to połączenie jest inaczej, wszystkie połączenia z Arsenalu tego typu będą tyle kosztowały, bo gdybym widział Oxlade'a, Chamberlaina i Debiuszego, wyjdzie identycznie, więc tu bez obaw mielę tych zawodników w Squad Building Challenge'u. No i mamy kolejną paczkę, więc otworzymy sobie teraz dwie paczki i zobaczymy, czy stać mnie, czy trafimy kogoś do kolejnych market matchups, a jak nie, to zbudujemy sobie skład holenderski do końca. No i zobaczmy te paczki, fajnie by było coś trafić, jest dosyć późno w nocy, więc jak zwykle nie mogę krzyczeć, ale to dobrze, bo to przynosi mi szczęście, więc weźmy sobie na początku tą paczkę, bo ta jest dużo gorsza. I zobaczmy, tu się nie spodziewam nic dobrego w tej paczce, umówmy się. Jest jedna karta złota świecąca, to jest naprawdę duże szczęście, trafiamy. Tutaj Embolo i to jest naprawdę znakomite trafienie, bo zawodnik Schalke jest po prostu fantastyczny, więc mamy dobrego zmiennika, którego będę mógł używać sobie w klubie, nawet jeśli nie będę chciał go sprzedawać. Dalej zobaczmy, ile będzie kosztował ten zawodnik bez to Liga MLS. No i ci goście zawsze coś tam kosztują, 1000 monet, 1300, czyli jeśli sprzedam go za około, nie wiem, 850 powinien się sprzedać. No i mamy już niemalże zwrócony cały nasz challenge. Mamy jeszcze Vargasa, który może cokolwiek kosztować tylko i wyłącznie dlatego, że jest teraz z po prostu nietypowej narodowości jak dla Ligi Niemieckiej. Nie, on nic nie kosztuje, ale to wszystko, słuchajcie, wezmę sobie na razie do klubu i potem będę to rozdzielał, a jeśli chodzi o Embolo, zobaczmy, ile kosztuje Szwajcar. Tak czy siak na razie prawdopodobnie zostawię sobie tą kartę, tak jest, bo on jest, kosztuje tyle co Quicksell, więc squicksellować go mogę w każdym momencie, a przynajmniej do czasu, kiedy będę miał kontrakty, będę miał ciekawego zmiennika, tak więc to wszystko idzie do klubu. No a my zobaczmy sobie jeszcze tą drugą, teoretycznie lepszą paczkę, fajnie by było tam coś trafić. Tak czy siak, te challenge naprawdę, tak jak ja zrobiłem, naprawdę się opłacają, a w tej paczce trafiamy trzy karty świecące i najlepszą z nich jest Kagawa, czyli nie najlepiej, ale tu może być jeszcze jakiś fajny zawodnik, bo 83 to nie jest mały overall. Jest Alves, czyli trafiamy Deva, trafiamy Trapa, trafiamy Asensio, czy Asensio, przepraszam, i trafiamy Batlanda, którego ja już mam w klubie, więc to wychodzi całkiem nieźle, bo tego gościa sobie wezmę do aktywnego składu. A tego gościa po prostu weźmiemy na listę transferową, więc tu już jesteśmy do przodu. Czy ja mogę wrócić...
No, bo zrobiłem to w ten sposób. Dobra, dajmy go sobie na rezerwę. No i wróćmy łaskawie do paczki, bo tak, trafiamy Alvesa. Zobaczmy, ile kosztuje Brazylijczyk. Ciekawy jestem. 1500, no czyli nie jest to najdroższy zawodnik. Kagawa także nie będzie najdroższy. To wszystko idzie na listę transferową, bo tych gości na pewno w składach nie będę używał. Trap kosztuje 900 monet. No ale to są wszystko karty, które się sprzedadzą. Jednak jak widzicie, nie trafiliśmy tutaj nic z... Niestety nie trafiliśmy tutaj nic z challenge'y, nawet nie trafiliśmy żadnego Holendra, dlatego ja teraz przejdę do zbudowania tego składu, no i jak już go będę miał, to wam go zaprezentuję. Tak więc jak powiedział, tak zrobił, na ekranach macie już kolejny challenge, słuchajcie, i po raz kolejny wykorzystuję tutaj troszkę zawodników, których trafiłem z paczek, no ale oczywiście wszystko wam tutaj pokażę. Tak więc nasz bramkarz trafiony z paczki, więc starałem się to wszystko tutaj tak obudować, żeby to grało. Challenge jest banalnie prosty, jedyne o czym musimy pamiętać tutaj to oczywiście 100 zgrania, u mnie to było wyjątkowo łatwe, dlatego że mam tych zawodników z paczek. No i to co jest dosyć istotne, to oczywiście oceny zawodników, minimum 3 ligi, ale to naprawdę jest nie sztuka zrobić, więc jeśli chodzi o ceny, chodzi nas to tak samo niedrogo. Za 750 wylicytowałem tego zawodnika. Następnie Vlara kupiłem na kup teraz za 800. Potem Martins Indii 650. Kongolo 950. Tak to była najtańsza cena, jaką udało mi się wysnajpić. Fosumensach trafiony z paczki. Nie będę używał tego zawodnika. Mam go za darmo z upgrade'owania kart brązowych, z tego co pamiętam. Więc zupełnie mnie nie boli tutaj sprzedanie zawodnika Manchester United, bo i tak pieniędzy za niego nie mogę wyciągnąć żadnych, bo po prostu jest to karta... nie do sprzedania. Dalej mamy Quincy'ego Promsa kupionego za 1800. Dla mnie to i tak jest tanio jak za tak dobrą kartę. Już abstrahując od tego challenge'u, to Holender ma naprawdę niesamowite statystyki. Potem mamy Drosta trafionego z paczki, Nura trafionego z paczki, Wijnalduma, za którego dałem 1500, no i Jansena, którego kupiłem za 700 monet przez przypadek, snajpiąc zawodników na listę transferową, jak inwestowałem przed Market Matchups. Tak więc nie wiem do końca nawet ile tu inwestuję, ale nie są tu duże pieniądze, więc robię to bez stresu. Myślę, że ta paczka bez problemu powinna nam to zwrócić, a zawsze jest to szansa, chociażby teraz na trafienie wąsatego zawodnika. Tak więc zrobimy sobie to, tutaj są moje resztki Eredivisie, ale wątpię, żebym to zrobił, tak samo wątpię, żebym pakował się w resztę tych challenge'y, bo mimo, że kusi mnie ten Overmars na 20 spotkań, bo to już jest nie w kij dmuchał, 20 meczów to jest sporo, w dodatku gdybym go dał na napastniku, wyglądałby znakomicie, ale wątpię, żebym wykonywał ten challenge do końca. Tak czy siak, przejdźmy do tej paczki i zobaczmy, czy będzie to ostatnia paczka w tym odcinku, czy trafimy kogoś, dzięki komu warto będzie robić to Markip Matchups. Więc tu będziemy mieli samych zawodników, 10 złotych, 3 karty rzadkie. No i zobaczymy, czy trafimy tutaj coś dobrego. Czy będzie tu coś fajnego? 3 karty złote i najlepszą z nich będzie Bartra. Tak więc no nie wygląda to najlepiej, bo tutaj już nawet nam się N'Golo Kanté raczej nie ukryje w tej parce, nikt ciekawy. Jest Quagliarella. No i dalej niestety nie widzę żadnego z zawodników, których moglibyśmy wykorzystać w tych kolejnych challenge'ach. Możemy jeszcze zobaczyć, ile będzie kosztował na przykład ten pan Fernandez. 300? O, licytują, czyli 1000 monet, 10 tysięcy. Tak więc tego gościa na pewno sobie wystawimy na listę transferową, więc dajmy go za tyle. No a ja teraz z tymi kartami po prostu zrobię tak, że wszystko wezmę do klubu. Spróbuję sobie zrobić jeden złoty upgrade i zobaczymy jeszcze sobie ten challenge, a resztę po prostu sprzedam. No i pokażę wam, jak to wszystko będzie się prezentowało na sam koniec tego odcinka. Jeszcze patrzę dokładnie, czy tutaj na pewno nie ma kogoś, kogo będę potrzebował, ale nie widzę. No a ceny sprawdzimy sobie zaraz. No ale przy okazji stwierdziłem jeszcze, że skoro trafiliśmy tego Sergi Roberto, tak spojrzałem na ten challenge z La Liga, no i w sumie nie wychodzi to jakoś strasznie drogo, dlatego go sobie także zrobimy. Tak więc słuchajcie, jeśli chodzi o zawodników, których tu kupiłem, na początku kupiłem tutaj wszystkich Hiszpanów, których musiałem potem squicksolować, bo okazało się, że tu niestety trzeba mieć, można mieć maksymalnie 5 zawodników z danej narodowości, no a że miałem dużo Hiszpanów, no to się nie łapałem, ale wszystkich snajpiłem, tak więc nie była to duża strata, no a sprzedając ich nie zarobiłbym jakichś wielkich pieniędzy, więc zrobiłem to w ten sposób. Tak więc słuchajcie, mamy tak, Tito, potem mamy tego pana z Argentyny, potem mamy Reyesa, potem mamy Rikkę, najdroższego z tego bloku obronnego. Dalej jest tak, Roberto trafiony z paczki za 1300 monet, kupiony Rafinha, to jest w zasadzie chyba jego normalna cena, bo to jest całkiem solidna karta. Tak więc jak w przypadku Promesa
Promsa w zasadzie. Moim zdaniem nie są to duże pieniądze. Kolejny zawodnik z paczki, potem Rodrigo za 800 monet, Alcacer kupiony za 1400 i Musonda także trafiony w paczce. Zupełnie go nie używam, więc w ogóle mnie to nie boli, że damy go sobie do tego challenge'u. Na zawsze jest szansa trafić jakąś kolejną paczkę, tak więc już tak mimochodem zrobiliśmy połowę tych challenge na Overmarsa z kolejnymi. Po raz kolejny powiem, że prawdopodobnie ich nie będę robił, ale może się okazać, że przy kolejnym cięciu zobaczycie, jak będę układał sobie ten challenge. No ale teraz dobra, przejdźmy sobie do tej paczki, zobaczmy co tutaj będzie, czy jest szansa trafić coś dobrego. Flary są 3, no i trafiamy środkowego pomocnika Lamparda. Ależ to by był tytuł legenda w paczce z SBC. No ale bez przesady, zobaczmy sobie co tutaj będziemy mieli. Mamy parę zawodników z Ligi Hiszpańskiej, po raz kolejny. Mam gracza Colo Colo, ale wątpię, żeby ten coś kosztował. Mamy Cabasele, który jest naprawdę fajną kartą. To wygląda naprawdę dobrze. Wiecie co? Jako, że prawdopodobnie Belk nie kosztuje ogromnych pieniędzy, tak, będzie kosztował prawdopodobnie w okolicach QXL-u, to myślę, że go sobie przetestuję w tym moim składzie. Sprawdźmy sobie cenę tego pana, bo on może coś tam kosztować. No nie, nie kosztuje nic, no ale to wszystko wezmę sobie do klubu, no i wreszcie zrobię ten złoty upgrade, no i to wszystko wystawię na listę transferową. Tak więc na sam koniec tego odcinka, który na dobrą sprawę nie mam pojęcia ile będzie trwał i przyjął dosyć dziwną formę, otworzymy sobie jeszcze tą paczkę upgrade'ową. Tutaj możecie zobaczyć wszystkich tych zawodników, którzy nie przedstawiają najmniejszej wartości. Resztę albo squixelowałem, bo tutaj nie pasowali, a i tak bym ich nie był w stanie na dobrą sprawę sprzedać, albo dałem na listę transferową, którą jeszcze wam pokażę, jak to wszystko wygląda właśnie jeśli chodzi o moje transfery. Możecie tutaj zobaczyć, że sprzedało się już jakieś 5 kart, więc sprzedał się już chociażby ten Amerykanin, którego wystawialiśmy niedawno. Sprzedał się Dyer, sprzedał się Batland, na którym zrobiłem troszeczkę profitu. Tu widzicie, że sprzedaję tych zawodników, na których miałem zarobić, jak na razie oni się nie sprzedają, ale myślę, że po prostu trzeba chwilę poczekać, dosyć mocno podbiłem tu ceny na tych, no a niestety na Wimmerze i drugim Wimmerze staram się po prostu nie stracić, bo oni nie dostali fajnej wartości przez ten challenge. Tutaj jak widzicie, reszta graczy się sprzedaje i sobie czeka. Ten gościu cały czas czeka, bo nie wiem, czy będę robił ten challenge, czy nie. Jego trafiliśmy sobie w paczce, on kosztuje cały czas około 7000, więc na razie go sobie zostawimy, a tu nam się coś sprzedało i zobaczmy w takim razie ostatnią paczkę w tym odcinku, czy będzie jakiś fajny upgrade. Na sam koniec tego odcinka środkowy obrońca z Sportingu Lizbona, Sporting chyba nie, jest Benfica Lizbona w obecnym właśnie market matchups. Tu trafiamy jeszcze Mukanjo, to oczywiście bierzemy sobie do klubu, to nie ma sensu tego quickselować, a to zawsze może się przydać, więc mamy taniego Aubameyanga w naszym składzie. No i w tym odcinku, słuchajcie, to było na tyle. Mam nadzieję, że wam się podobało. Troszkę inna forma niż zwykle, ale nadal myślę, że powinno wam się podobać. Jeszcze dziś wieczorem będzie draft do chwały na kanale, ale teraz to było na tyle. To był Koza, kanał Koza Sport. Na razie. Piona!